Nareszcie dojechałem z Berlina aż nad morze. Ale jest kurczę fajna miejscowa i chyba tu zostanę. Odcinek 2776. Powiem wam tak, no jest fajnie, bo ja nie wiem, to jest chyba jakaś dla plaży dla nudystów. Tam są sami nacy Niemcy, tam kurczę też sami nacy Niemcy. Na szczęście tu jestem sam. Słychać jak się proszą o jedzenie. Nawet bym coś dał, ale nie mam nic takiego dla mew. Ciekawe, czy ona coś tak... Ona coś ma rzeczywiście, czy ona tak się droczy. Tak ogólnie, nie wiem, coś mnie chyba w nocy urządliło w twarz czy coś, nie wiem, ale tak mi skubana spuchła, że wyglądam jak obi morda. No ale dzisiaj wracamy do Warszawy, będę się kurował w domu. Dzisiaj wracam do Polski, więc wstąpiłem sobie do niemieckiego Netto. Kupiłem sobie m.in. 6 paczek Haribo. A się śmiali Niemcy. Znajduję się na drodze do Świnoujścia wzdłuż morza. Zostało mi 27 km trasy rowerowej. Tak ona się prezentuje, takim wałem. Po tej stronie jest Morze Bałtyckie, ale jeszcze po niemieckiej stronie. Zaś tam jest zatoka Achterwasser. Jest ogromna. W tym miejscu dokładnie dzieli ją 300 metrów od morza, więc jest dosyć wąsko. I średnia głębokość to 3 metry.
kiedy macie 25-30 kg bagażu plus jedzenie i picie, widzicie taki znak, to nie jest tam do śmiechu. Ogólnie jadę już od 3 km i ciągle widzę przyczepy i kampery. Także no, Niemcy to naprawdę szaleją z takimi rzeczami. No i chyba nawet wolą chyba kampery i przyczepy niż hotele, ponieważ jadę wzdłuż morza. Już ponad pół godziny nie widzę hoteli, a wszędzie są pola namiotowe i kempingowe. Wszędzie są kampary. No i powiem wam, że niektóre kampery czy przyczepy to kurczę są wielkości kawalerki jakiejś. A żeby tego było mało, to do takich jeszcze kamperów i przyczep mają doczepione, rozstawione takie ala, takie namioty. Więc generalnie robi się suma summarum z tego takie mieszkanko 50-60 metrów kwadratowych. No więc fajnie, fajnie. O, tutaj wam pokażę. Tu jest taki tylko daszek rozkładany, ale o, tutaj na przykład widać właśnie takie ala namioty doczepione, prawie wszystkie takie mają. No i te największe kampery i przyczepy mają też największe te doczepione takie. No i tak sobie powoli jadę i patrzę na różne rozwiązania, może coś wykorzystam w przyszłości. Na przykład tutaj mają taki samochód ala minibus i tutaj mają właśnie rozstawiony taki duży namiot, taki połączony jakby z samochodem, i do tego jeszcze dali taki duży namiot na zewnątrz, więc tu mają jakby taką ala, robią się z tego takie mieszkanie, sypialnia, a tu mają takie podwórko obgrodzone od deszczu, wiatru, i też dużo robi coś takiego, że sobie biorą te wszystkie parawany jak na plaży, wbijają sobie i robią sobie takie podwórko dookoła, wydzielony teren, tak jak tutaj, tu jest przyczepa, tu jest namiot taki jeszcze dołożony i dookoła zrobili sobie taki teren własny. Ogólnie, ja myślę, że jakby ktoś chciał sobie kupić w przyszłości kampera albo przyczepę nawet taką, nawet nie jakoś super, tylko nawet taką malutką czy coś, tanią, to ja myślę, że mimo tego, że w Niemczech są dobre zarobki, to wcale bym się nie zdziwił, jakby tutaj było to dużo taniej, korzystniej, ponieważ są dwa powody. Po pierwsze, tutaj jest to bardzo popularne, więc jest większy wybór, a na polskim rynku no mało ludzi decyduje się na coś takiego. Takie przyczepki niektóre czy coś, to nie są wcale drogie, ale myślę, że w Polsce są zawyżone ceny. Kolejna sprawa to jest to, że no to są Niemcy, więc ja myślę, że te wszystkie przyczepy i kampery i kamperwany no są w raczej dobrym stanie, nie są jakieś zajechane, nie wiadomo jak, a jeśli coś jest nie tak, no to ja myślę, że Niemiec bez problemu powie, co tam jest do zrobienia i w ogóle. No bo u nas to wiadomo, jak to jest. I tutaj nad morzem jest dużo takich domków. Znaczy nie wiem nawet, czy można nazwać to domkiem, czy samochodem, przyczepą. Ponieważ są takie przyczepy i do nich są dobudowane ogółem no już domki drewniane. I tego jest tutaj naprawdę sporo. Ogólnie to Niemcy, zwłaszcza u podróżników, kojarzą się z kamperami, z van kamperami i z przyczepami. Thank you.
mamy trochę o kupizna i kurczę, ja jestem mistrzem w znajdowaniu jakichś kurczę miejscówek mało popularnych. Zawsze gdzieś jestem za granicą, Google Maps przybliżam, oddalam, wpisuję różne frazy, żeby mi znalazło różne rzeczy. Jeszcze jest aplikacja Maps.me, potem jeszcze Google, dziesiątki, jakieś tam mało atrakcyjne miejsca czy coś. No i kurczę, znalazłem coś takiego, tak? Opuszczone bungalowy, domki letniskowe. Tutaj też są. W ogóle nic mi nie pokazywało na trasie takiego. Już nawet nie pamiętam, jak to znalazłem. I tylko jedno zdjęcie znalazłem w internecie, że coś takiego tutaj jest. W Google Maps jest niby zaznaczone, ale nie ma w ogóle trasy do tego miejsca, jakby ciężko było tu dotrzeć. No i jest jeszcze Maps.me, ale na Maps.me nie ma zaznaczonego, więc musiałem tak trochę na czuja jechać, ale udało się. Tutaj mamy piwnicę, ale to już nie dzisiaj. Znajduję się w mieście Bansin. To już zaczyna być koniec mojej podróży rowerem po Niemczech. Stało mi 8 km do granicy z Polską. Po drodze jest tylko miasteczko Heringsdorf. Pewnie tak samo komercyjne jak tutaj, ale od jakiegoś czasu coraz lepiej słyszę jakieś dziwne dźwięki dochodzące z nadpolskiego morza i zaraz wam pokażę, o co chodzi. Trochę tutaj głośno przez ludzi i morze. Tam w tle już widać port w Świnoujściu, ale posłuchajcie tego. Ziobro, kurwa, jebana! Przestań mi, kurwa, rozwijać! Także sami słyszeliście, aż tutaj słychać, co się dzieje w Polsce. Tam za 4 km jest już Świnoujście i stąd widać już pełne plaże, pełne parawanów, tłok na plaży. No ale od strony Niemiec też nie jest wcale lepiej. Tu jest tak trochę luźniej, odrobinę. Więc sobie tutaj gdzieś klapnę i poczekam kilka godzin, odpocznę, a później już tylko na pociąg. Tutaj znajduje się już plaża po polskiej stronie, tam zaraz. Ja jeszcze jestem po niemieckiej. Ja dzisiaj będę jadł Fische Tortelloni gefüllt mit Spinat i ricotta. Także zero koncept, same dobre rzeczy. A tak wygląda droga wzdłuż morza przy granicy z Polską. I za kilka minut już będzie granica. Spójrzcie, ile tutaj rowerów. Same rowery. No i dojechaliśmy do granicy polskiej po 6 dniach nareszcie. Tam już jest Polska. Także 6 dni pedałowania i nareszcie jesteśmy. I teraz tylko pociąg do Warszawy i w domu. Od razu widać, że jestem z powrotem w Polsce, dopiero wjechałem, ponieważ kobiety takie jakieś piękniejsze. Ale druga sprawa jest taka, że też ludzie chodzą po ścieżkach rowerowych i już mają pretensje, że dzwonią. Także witamy. Już tam słyszę, chodzą i narzekają. Jak Niemcy tam jeżdżą, to coś tam po niemiecku nawijają. Jest zadowoleni, tak ja głupi w ogóle. A tutaj to ciągle, o Jezu, coś tam się nie podoba. Od razu człowiek jest w domu, czuje, że jest w domu. Świnoujście jest najbardziej wysuniętym na północny zachód miastem i leży zaledwie parę kilometrów od Niemiec. I tak naprawdę można sobie w domu zjeść spokojnie obiadek, sobie pójść na spacerek, usiąść, przekroczyć granicę, usiąść gdzieś na ławeczce przy drodze albo usiąść na plaży, posiedzieć kilka godzin. No i człowiek staje się, Polak, ekspertem od spraw niemieckich.
A jak ktoś będzie mówił, tak, tak, ty tam tyle wiesz, to pewnie nawet w Niemczech nie byłeś. To jak to ja nie byłem? Ile ja tam godzin byłem, człowieku? Ogólnie to w Świnoujściu. Tam jest taki młyn Stawa, tam dalej. To jest jedyna rzecz, jaką chciałem tutaj zobaczyć. Ale tutaj jest plaża i jest dużo piasku. I za tymi drzewami też jest to sama sytuacja, więc sobie odpuszczę, nie będę tam z rowerem się ciągnął. Także tam gdzieś będzie Świnoujście, znaczy już jestem w Świnoujściu, ale myślę, że to będzie jakieś miasto. No dobra, w Świnoujściu jest jakiś Fort Zachodni, Fort Anioła. Ten Fort Anioła ciekawie brzmi. Także jedziemy gdzieś tam. Tak wygląda, prezentuje się Fort Zachodni. O, tu jest klasa. I chyba trzeba zostawić rowery, więc ja idę dalej. Okej, to ja już wszystko okumam, wszystko rozumiem. Stamtąd przyjechałem sobie tędy. Tu jest ta taka młyn nad wodą, do którego się nie dostałem, ponieważ jest piasek. Teraz jestem gdzieś tutaj. I tutaj jest taka wielka rzeka Świna, przepływa. I pewnie stąd to miasto Świnoujście, no bo jest rzeka Świna i to jest jej ujście, więc tak, tak podpowiada moje 1000 IQ inteligencji. A, no i teraz tak, jestem tu, gdzieś tu się pokręcę, może tu zrobię takie kółko i nie ma mostu, co ciekawe. Jest tylko prom, więc tutaj muszę wejść w prom, popłynąć sobie tutaj. No i tak mi się wydaje, że stąd, gdzie jest napis Dworcowa, odjeżdża pociąg do Warszawy. Mam też nadzieję, że będzie winda albo nie będzie schodów, bo to jest najgorsze, co może mnie spotkać. A tutaj mamy Fort Anioła. A tutaj takie wielkie bydle płynie. Pewnie z połowa Świnoujścia by się zmieściła na nim. O, dla porównania. Tam jest samochód. I to taki duży. Chyba minibus. Tak z daleka widzę. Samochód. I kurczę, statek. On jeszcze szeroki jest. Widać, że długi to szeroki. O, a tam są ciężarówki z tyłu. Tutaj jest darmowy prom na drugą stronę Świnoujścia. I po prostu tutaj jest droga na rowerów, tutaj jest droga dla pieszych, no i środkiem jadą sobie auta. I tutaj sobie jedziemy do końca. I tam ustawiamy się do wyjścia. Za 10 minut odpływa. Tak się składa, że mijamy się teraz drugim promem, który płynie w kierunku Świnoujście, a my płyniemy teraz w kierunku Warszawa. I taki prom w tygodniu odpływa tak mniej więcej co 20 minut. Jak tutaj znajduje się prom po stronie Warszawa, tutaj od razu jest stacja kolejowa, dwa perony, więc luz. Trochę się pośpieszyłem, myślałem, że będę poczekał na prom. Tu jest taki widoczek na wodę. No a tu są ławeczki, więc można usiąść i poczekać sobie na pociąg. Powiem wam, że trochę zimnie, ponieważ ze Świnoujścia mam pociąg o 19.50. Jest 19.10, a już jest pociąg, więc... Tak wygląda wejście do wagonu z rowerami, że słabo to zaplanowane i mało miejsca. Jeszcze tylko trzeba sobie zaparzyć kawę na 10,5 godziny jazdy pociągiem i o 6, między 6 a 7 w Warszawie rano.
godzina 6:30 rano. W ogóle w nocy nie spałem. Muszę tylko teraz dojechać do domu. Jestem już w Warszawie i już chcę iść spać.